W okresie międzywojennym siostry prowadziły sierocińce, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły zawodowe i średnie, stowarzyszenia młodzieżowe, oratoria, świetlice, kolonie dla dzieci, pogotowie opiekuńcze dla dzieci bezdomnych i kuchnie dla bezrobotnych. Druga wojna światowa zdezorganizowała działalność zgromadzenia w Polsce. Nowicjat został rozwiązany. Dwie nowicjuszki zdołały wyjechać do Włoch, inne wraz z mistrzynią do Laurowa, kilka powróciło do domów rodzinnych. Także kilka sióstr wyjechało do Włoch. Sześć uwięziono, a następnie wywieziono na roboty do Niemiec. Dwie deportowano na Syberię. Dwie inne zginęły podczas bombardowania już na początku wojny. Siostry ze wspólnot w Wilnie i Laurowie pozostały razem z matką Laurą. Ona tak ukochała swą drugą ojczyznę, siostry i powierzone im sieroty, że stanowczo odmówiła otrzymanej z konsulatu włoskiego propozycji powrotu do Włoch. Powiedziała: zostanę tutaj, dopóki pozostanie choćby jedna siostra Polka.